każdy sezon podobnie traktuję, więc wiadomo, że to jest nowa jakaś droga, nowe doświadczenie. Faktycznie czegoś tam doszło nowego w przygotowaniach fizycznych, w tych właśnie w zimę i trochę tego doszło. Trochę więcej dodałem sobie na pewno jazdy na motocyklu w zimę, szczególnie na moim torze, bo te tory wiadomo, że są sypane w Grand Prix i czasami dziury gdzieś tam się robią, a moja nawierzchnia na ranczo naprawdę jest dziurawa i zawsze właśnie tata nas uczył, żebyśmy śmigali właśnie na dziurach, żeby nas żaden tor nigdy nie zaskoczył. Każdy zawodnik startujący chyba w Grand Prix jest w stanie, mi się wydaje, powalczyć do tego mistrza świata, więc nie chcę mówić i dzisiaj już przed sezonem, kto może być, bardziej skupiłbym się na tym, żebyśmy my powalczyli właśnie o te najwyższe trofea, jak ocenianie, kto będzie najlepszym zawodnikiem.